Ja nie mogę, trafiła mi się niesamowita oferta, moi drodzy. Przyszedł ten najwspanialszy moment, kiedy mogę sobie kupić pick-upa. I to nie byle jakiego. Zobaczcie, automat V8, napęd na 4 kapcie, 129 tysięcy kilometrów przebiegu. To wow! I 13, stać mnie na niego. Ja jestem w szoku, zobaczcie, mam 27500 i normalnie stać mnie na niego, żeby go kupić. Mogę go przez telefon kupić tak, o? Mogę. 15 tysięcy z podatkiem, bo podatku mamy 1000 dolców, ale stać mnie, wszystko gra. Delivered garage, okej, muszę poczekać 60 sekund, aż zostanie dostarczony. Powiem ci, że no, szybka dostawa. I okazało się, że te najlepsze pojazdy były, znaczy inaczej. Tutaj kupuje się online wszystkie te pojazdy, bo to jest jakby mój komputer, to jest taki mój garaż, wiesz. Ja sobie podchodziłem tylko do tego komputera tutaj, gdzie się modyfikuje furkę. A wystarczyło wejść tu do środka, tu masz kurde dostęp, zobacz. Do takiego w ogóle patrz, technologia. Podszedłem i się zaświeciło. Czekaj, wyjdę z tego pokoju i wejdę z powrotem. Czekaj, za gruby jestem. I patrz, patrz, wyłączony ekran. Dup, jaka technologia. I już nawet pokazują się niektóre tam pojazdy ekstra. I zobacz, tutaj możemy sobie purchase Wilcos. I specjalnie miałem ten otwarty ekran tutaj na tym kupowaniu, bo tutaj co chwilę te samochody rotują, ale w końcu trafił się naprawdę niezły rodzynek. I zobacz, drugi raz już tego pick-upa tu nie ma. Są jeszcze tu różne ciężarówki. Tu ogólnie jest dostęp do wszystkich pojazdów, bo to jest jakby sklep online. To jest niesamowite. Mamy nawet takiego jakiegoś ten... Wcale niedrogie są te pojazdy. Ja nie wiem, co to za sklep. Jeffrey, to był coś Jeffrey coś tam, nie? Jefferson Motors. Gdzie to jest? Przecież ja tam byłem, tam nigdy nie było tego pick-upa. Oni może mają tylko sprzedaż online, ale patrz. Wyszedłem z tego sklepu, wszedłem z powrotem i już są zupełnie inne pojazdy i ten pick-up... W ogóle nie ma żadnego pick-upa. Nie, są jakieś inne ciężarówki, a może jak będę sobie tak o, wchodził. Będzie to za każdym razem coś innego? Nie. One się pewnie tam zmieniają co jakiś czas, ale teraz miałem taką ciekawą sytuację. Czekaj, bo widziałem chyba pick-upa. Miałem taką ciekawą sytuację, bo wiesz, zostawiłem sobie komputer włączony i musiałem gdzieś iść pilnie coś zrobić. Wiesz, Bimenji to jest wymagająca gra i ten komputer mi tu chodził na obrotach przez dłuższy czas. I jak wróciłem do pokoju, to zajebiście nagrzane tutaj było. A nie chciałem, żeby mi ta oferta zniknęła, dlatego zostawiłem włączone na tym ekranie, w tym laptopiku, na tym sklepie online. No tak to wyglądało. D-Series i mamy Retrieve. On się pojawi gdzieś na zewnątrz, bo tutaj stoi inna furka. I możemy go przemalować, możemy nic z nim nie robić. Tu będzie chyba stał, nie? O, i jest tu od razu moja przyczepka. On chyba ma hak. Ma hak, ma automat, ma hak, ma ogromną bakę. V8, zobacz. Jeszcze nie wyjechałem nim na drogę, a już się czuję większy, dłuższy, mocniejszy. W sumie nie tylko na drodze. I patrz, od razu przyczepka i teraz to my możemy robić dopiero dostawy. Patrz, jakie wielkie lusterka w ogóle. Zobaczymy pod maskę. Cyk, tutaj mamy. O, musimy zrobić inspekcję, ale wygląda jakby był w dobrym stanie. Tak, no wiesz co, nie sięgnę tam wzrokiem, ale jest V8, pięknie. W ogóle na czym trzyma się ta maska? Chyba ją trzymam w ręce, nie? Cyk, nie ma żadnych siłowników ani nic, trochę Build Edition, ale nie przeszkadza mi to. I z tyłu mamy jeszcze taką pakę, weź obczaj to. Przecież to jest wspaniałe, ziomek. Ale będziemy dostawy robić teraz. Czekaj, zamknę drzwi i wejdę przez zamknięte. O, i tak wygląda środek. Joko konopa fajna. Ja bym chciał mieć taki pojazd w rzeczywistości kiedyś. To jest chyba niebezpieczne, wiesz, taka kanapa. Ale patrz, z tyłu i z przodu mamy coś takiego. I wiesz, możesz sobie fajnie z dziewczyną jechać, nie? Wiesz, przy sobie, ale mało bezpieczne pewnie. Ale no, działa na wyobraźnię. Ty, to już na chodzie jest. Zobaczmy, jak wygląda oświetlenie z zewnątrz. No tak, w porządku. I wiesz co, chyba nawet wezmę przyczepkę. Chociaż wydaje mi się, że sama ciężarówka powinna już dużo wziąć. I teraz pytanie, czy muszę wziąć te takie jakby ładunki, wiesz, te takie boksy do ciężarówki, czy nie muszę tego brać, tak jak jest na tej przyczepce. Zajadę sobie do tutaj tego punktu, tu same gówniane dostawy są mało płatne, ale zobaczę, czy odblokowało mi się coś nowego, bo może tak. I mamy automat, ja dziękuję, V8, ja już nie będę tutaj modyfikował tej ciężarówki pewnie. 8 kg, no tutaj, o, patrz, a czemu tego nie mogę wziąć? To jest jakiś body kit, $1000, a czemu tego nie mogę wziąć? Locket
Not Enough Space. Jeszcze Not Enough Space. Popchniemy starszego autka, tak żeby go nie uszkodzić. On jest teraz na ręcznym. Okej. Okay. No już nie chciało mi się go przestawiać. O, install jakieś couch? Po co mi kanapa? Kurde, ciężko się tym manewruje. Wziąłem sobie przyczepkę i sprawdzę, czy mogę wziąć ten towar taki za tysioka. Ale od razu mi się to pojawia. O nie, nie, nie mogę tego. Expired. A, okej, okej. To dziwne, że nie możemy taką napakę pustą czegoś zainstalować, prawda? Ale świetna ta ciężarówka jest, trzeba przyznać. Chciałbym jeszcze jakieś takie dodatki tutaj poinstalować, jakieś takie dodatkowe oświetlenie na dachu, nie? Fajne by to było. Jest tu zajebiście dużo miejsca na tej pace i tak się właśnie zastanawiam, dlaczego nie można wziąć ładunku sobie od tako, prawda? Posłuchajcie tego automatu. To jest piękne, jak pracuje to w Beamengine. Jedziemy sobie teraz z góry, włączył jakieś tam niższe biegi, żeby, wiesz, mniej spalanie było, mniejsze spalanie było, ale patrz co tutaj przy obciążeniu podczas przyspieszania się będzie działo. Pięknie redukuje od razu 3 biegi w dół. To jest właśnie to. To jest symulacja. Popatrz w ogóle, jak kolor drogi się różni. W lusterku mamy czarną tą drogę, a tutaj tak normalnie. W ogóle w lusterku jest nawet jakaś taka błyszcząca czy coś. A tak jak patrzymy do przodu, a może... czekaj. Nie no. Bo myślałem, że inaczej słońce pada, wiesz, pod innym kątem i wtedy inaczej ta droga wygląda. W lusterku jakoś inaczej w ogóle grafika wygląda. O, teraz już wygląda dobrze. Bo tutaj mamy 4 razy, ale L tylko, a tutaj mamy 2 razy XL. I to wygląda sobie tak, czyli chyba to samo, co mieliśmy na przyczepce, prawda? Dobra, na pewno musimy sobie to kupić, ale jestem zawiedziony, bo fajnie by było, jakbyśmy mogli jakiś nadgabaryt tutaj wrzucić do tego auta, bo ten samochód się zdecydowanie do tego nadaje, no nie? Teraz wypadałoby mieć tutaj też przyczepkę. Poczekaj, muszę niestety pojechać do swojego garażu, bo tutaj nie można sprowadzać przyczepki swojej własnej. O cholera, miałem właśnie małą stłuczkę i obrysowałem sobie samochód, złapałem kapcia i za zderzenie ubezpieczalnia potrąciła mi $300. No ej, patrz jak zajrzałem drogę. Jechałem sobie, no spokojnie dosyć, w granicach normy raczej. I teraz będę musiał naprawić furę, o kurde. Pierwsze uszkodzenie, szlak. No ciekawe, na kapciu się całkiem sprawnie jedzie, przynajmniej do przodu. Zobaczymy jak na zakręcie. Ouu. Okej, jednak nie tak sprawnie. No to powiem ci, ciekawe ile za to zapłacę. No nie powinniśmy raczej zabulić więcej jak $300. Zobaczymy. Ale potrąciła mi ubezpieczalnia od razu za uszkodzenia tamtego samochodu. Dobra, tutaj wbijamy, nie? Będziemy tam dookoła jechać. O, już stoi moja przyczepka, dobrze. Ją sobie też zabieramy. Ja bym chciał dzisiaj zrobić jakąś taką dostawę, nie wiem, 1000, 2000 dolców, o, coś takiego. Oceńmy uszkodzenia. Gdzieś mi się zaplątał w koła zderzak samochodu, który potrąciłem, bo tak to można nazwać tym samochodem, że się potrąca inne samochody, a nie zderza. Wspaniale. Dobra, no to zabieramy przyczepkę. Ej kurde, nie naprawili mi tego kapcia, przecież... Ja pierdniczę, co jest? Ej, znowu zapłaciłem hajs i znowu mam koło rozwalone. Przed chwilą zapłaciłem jeszcze $300. Czekaj, use computer. Może ja muszę wymienić koło czy coś? Szybka naprawa. Aha, każda naprawa zwiększa moje ubezpieczenie o 0,0%. A wezmę standardową naprawę może. Okej. Teraz mi wzięło samochód, moje pojazdy. Czekaj, co? Czemu mi zabrali tą przyczepę? Ja nie chciałem jej naprawiać. Mam nadzieję, że nie będę miał już kapcia w tym pick-upie. Okej, kapeć naprawiony, ale wydałem kupę siana na to wszystko. Bez sensu to jest. Zabrali mi przyczepkę. Ach, no trudno, ej. Mam już wszystko do tych transportów. Myślałem, że jak będzie pick-up, to będziemy mogli sobie, wiesz, robić normalnie wszystko na pace. Bez sensu to trochę jest, moim zdaniem. Tutaj mamy 8 razy 25, jak rozumiem, kilogramów, tak? Ale zobacz, jaka niska cena. No 70 metrów musimy jechać, tak? Kupił pick-upa, tyle zbierał na niego, tyle na niego polował. Patrz, jaka dostawa, tu muszę dojechać.
Ty, to może stąd będzie coś fajnego do zabrania. 24. O, to może być, nie? Zabraliśmy 28 slotów, tak? Chyba tak. Dziwny jest ten samochód w sumie, bo tak dodam w nim mocniej gazu i rzuca tą dupą. No ale nie ma się co dziwić, dupa jest lekka w sumie, nie? Bo to jest właściwie pick-up. Boli mnie to, że jak ładujemy sobie ładunek, to mamy tylko, wiesz, w tych kontenerach, tak? Mam nadzieję, że finalnie w tej karierze, jak będziemy sobie coś tam ładować na pakę, to faktycznie będzie widać, że to jakieś takie meble. O, jak robiliśmy sobie w tym takim ostatnim wyzwaniu, to mieliśmy tam beczki, jakieś takie skrzynki, nie? I to nam się wysypywało z paki. To było fajne. Chciałbym, żeby coś takiego tutaj było w tym pick-upie. Urozmaiciłoby to mi rozgrywkę na pewno. Dobra, tam jedziemy na czerwonym, nie mamy czasu czekać. A świetnie się zachowuje jako pojazd transportowy i jeśli chodzi o manewrowanie, jeśli chodzi o hamowanie z dużej prędkości, z... No, nie mamy teraz załadowanego wszystko pod korek, ale naprawdę dobrze się tym śmiga. Chociaż czasami tą dupę gdzieś tam zarzuci, no mocy trochę też ma. I niewielki przebieg. Kurczę, naprawdę trafił się rodzynek. Jestem zadowolony z tego auta. Interesujące jest to, że mamy automat czterobiegowy. Przed chwilą załączyła się czwórka. Redukuje na... I tak większość czasu jak przyspieszamy, to właśnie jedziemy sobie dwójką. Zobaczę, czy tutaj nie ma jakiegoś fajnego ładunku. Tak, tutaj za $122 żeśmy sobie zrobili. Zobaczymy, czy coś się tu trafi fajnego. 8 razy 22. I gdzie to mamy? Gdzieś tutaj do miasta. Może by ładujemy. Tutaj mamy z powrotem. To nie chcę. Tutaj mamy po drodze. To pojedziemy. Okej. Teraz na przykład jedziemy sobie na jedynce tutaj pod górę. A jak jedziemy już z naprawdę dużą prędkością, to się załącza ta dwójka. Przynajmniej mi tak tutaj pokazuje na tym liczniku, nie? Że ma te cztery przełożenia. Bardzo ciekawy automat. A ten co się tak trzęsie z przodu? Dobra, jedziemy chyba prosto. Mam nadzieję, że się trafi coś za tysioka jakiegoś. Byłoby naprawdę miło. Nawet na czas niech będzie. Same takie o. Tutaj to mamy po drodze, to też możemy sobie zabrać, ale no nie jestem zadowolony z tych dostaw. Okej, i dostaliśmy $17. Ha, teraz ogarnąłem, że wraz z moim postępem tutaj w karierze odblokowują mi się kolejne miejsca, z których mogę zabierać ładunek. Tutaj mamy na przykład Natalie Niles, czyli chyba tutaj się paznokcie robi. I stąd mogę teraz zabierać ładunki. Jeszcze coś mi się dodatkowo odblokowało. Financial history, money can be... Used to make purchase, Beam XP, coś tam, Unlocked Precious Cargo Modifier, o kurcze, Bonus Stars, rozumiem, mam tutaj jakieś rzeczy sobie podblokowywałem, bo teraz mam Precious Cargo, czyli taki ładunek wartościowy teraz mogę transportować, z tego co rozumiem, tak? Więc będę mógł dostawać więcej kasy za pojedynczy transport. Do tej pory zarobiłem $4317 za dostawy, tak mi tutaj to pokazuje. I tutaj mamy historię, bardzo fajne to jest, powiem ci. I tutaj jeszcze mamy tak zwane kamienie milowe. No i wraz z moim postępem, z moim poziomem gracza odblokowują mi się kolejne wyzwania i kolejne możliwości w karierze.
Także trzeba przyznać, że to wszystko jest tutaj mocno rozbudowane, wyzwań jest bardzo dużo. To, co sobie do tej pory zrobiliśmy, to jest jakiś tam, jakieś 10% chyba, albo 20% tego, co tutaj jest do zrobienia, a żem objeździł do tej pory, wiesz, w tych wyzwaniach całe miasto, a tu się okazuje, że na przykład jak weźmiemy sobie jeszcze, klikniemy to, to tutaj mamy próbę czasową, jakąś taką, której nie widziałem wcześniej, mam to niejeżdżone, tak? I tutaj nam się co chwilę takie rzeczy nowe odblokowują. Tutaj mamy, o, to nowe miejsce, z którego mogę zabierać teraz ładunki. I na przykład gdzieś tutaj coś jeszcze było takiego, co mi się odblokowało. Wiesz, jeśli chodzi o wyzwania, wyścigi i tak dalej. Co mnie interesuje i co zrobimy sobie następnym razem na pewno, przyzwyczaj się do jazdy ogromną ciężarówką z wielką przyczepą. To powinno być naczepą, nie? Wiadomo. Ale no, to sobie będziemy musieli... To będziemy musieli sobie zrobić już w następnym odcinku. Dzisiaj pocieszyłem się i potransportowałem trochę moim nowym pick-upem. Strasznie się cieszę, że udało się go dorwać. Naprawdę nie jest to taka prosta sprawa złapać tutaj ciekawą ofertę i lepiej właśnie korzystać z tego komputera w naszym garażu, który zbiera wszystkie oferty ze wszystkich dealerów w jedno miejsce i wtedy możemy sobie szybko zobaczyć, czy jest coś ciekawego. I trafiłem naprawdę prawie, że niejeżdżonego, wspaniałego pick-upa i mogę robić już dużo szybciej dostawy. Jeszcze sobie dostawię... Wiesz co, przyczepka nie jest aż taka konieczna, dlatego że prawie nie udało mi się ani razu zapełnić tej ciężarówki, co teraz nią jeżdżę, więc to w sumie wystarcza, nie? Te dwa duże boksy. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Beam Engine Drive. Trzymajcie się, na razie. Cześć.